No, dobra, to nagrywamy i tak. Jeszcze raz się przywitam. Cześć, Ilona. No, cześć, ja z góry przepraszam za mój głos, ale jakaś przeziębiona się dzisiaj obudziłam, ale jest okej. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w rozmowie. Nie, mam tutaj wodę do picia, także... No dobra, słuchaj. Tak zimno się zrobiło i jakoś tak. Aha. Ale to u was tam w Szwecji taka pogoda się zmieniła? No dzisiaj jest u nas 12 stopni i strasznie wieje. Ale na szczęście nie pada, bo ostatnio padało bez przerwy przez chyba 4 dni. Dobra, to na razie na razie o pogodzie nie będziemy rozmawiać. Słuchaj, bo ja tak sobie wymyśliłem, że zatytułuję tą naszą rozmowę Sztuka ducha z dopiskiem malarstwo. Co myślisz, będzie dobrze? Tak. No, to świetnie, no bo to tak właśnie nie tylko chlebem człowiek żyje, ale też dla równowagi właśnie potrzebujemy tej sztuki, kultury i tego piękna, prawda? No tak. Ja chciałem się zapytać właśnie, a ty za chlebem przyjechałaś do Szwecji, czy za czymś innym? Czy może połączenie to jest jakieś takie chleb i jednocześnie to ta kultura, sztuka, piękno? Jak to było u ciebie? Oj, tutaj by długo opowiadać, bo to, to wszystko trwało tak jakby, ale... W paru słowach, no spróbuj. Ja przyjechałam tutaj, to będzie niedługo 15 lat, bo tutaj byli moi rodzice już. O, proszę. I ja nie mogłam w ogóle znaleźć pracy w Polsce. Kompletnie. I ja po prostu już poddałam się. Czyli za chlebem. No tak, ale też nie chciałam zostać tam sama, bo mam brata i brat też już właśnie się szykował, bo skończył wtedy liceum, technikum. I też już do rodziców tutaj się wybierał, żeby zamieszkać. I pomyślałam, no to bez sensu, żebym ja tam sama została. Jak tam na pewno w tej Szwecji jest lepiej, jest łatwiej dostać pracę, no trudno. Zostawiam wszystko, jadę, uczę się języka od zera i jakoś to będzie. No i tak przyjechałam. No to nieźle, 15 lat już. No, ale to tak szybko czas leci, że nawet się człowiek nie obejrzy, a tu mija te 15 lat, prawda? Czyli to strasznie leci. No. Dopiero się to widzi, jak już człowiek jest trochę starszy, to się widzi, jak ten czas ucieka. No, powiedz mi, a ty w Polsce już zajmowałaś się malowaniem? Czy jak to było z tobą? To jest tak, mój tata już od małego, bo tata mój też maluje. O, to ciekawe. Tata też zawsze malował, rysował i od małego, ja nie pamiętam nawet kiedy, on to już wdrażał, on rysował ze mną, ustawiał mi różne przedmioty, żebym sobie malowała, sam malował w domu. Tam w domu mieliśmy mnóstwo książek o malarstwie, albumy. Zabierał mnie tata na wystawy. No, bardzo tym żyłam już. I właśnie w sumie już teraz zgubiłam wątek, co miałam na co odpowiedzieć. No, chodzi o to, że to czyli miałaś inspirację i miałaś jakby od początku, od dzieciństwa byłaś inspirowana i nastrajana na to, aby wyrażać się poprzez właśnie piękno, malowanie, sztukę i tak dalej. No to super, miałeś fajnie, że twój tata jakby zadbał o to, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne jakby w tworzeniu naszej osobowości. No i ta wrażliwość na piękno, nie? No to właśnie tak jak można powiedzieć, że pewnie w genach to dziedziczyłaś trochę po tacie, że jeżeli ty mówisz, że tata też jest artystą, z chęcią bym pewnie też zobaczył jego pracę. Nie wiem, są gdzieś dostępne? Tak, są. Ja mogę potem pod koniec wszystko podać, wysłać do ciebie, jak będziesz chciał, to tam zamieścić. Super, super, fajnie. Ale właśnie tata to zauważył u mnie, bo no na przykład taka głupia rzecz, że byliśmy na spacerze, ja gdzieś takie liście zobaczyłam, jakieś kolory, ja przystanęłam tam, ja nie chciałam odejść. Mówię, zobacz tato, jakie to piękne. Zadziwiałam się tym liściem, tymi kolorami. I on to zauważył też u mnie i mówi, no to chodź, weź te liście, zbierz, ja ci to jakoś ułożę i będziesz próbowała
to namalować, no, no to tak to wszystko wyglądało. Widział, że ja mam też zainteresowanie, że ja non stop chcę rysować i no, no to widać takie rzeczy, prawda? No. No, no to pięknie, powiem Ci, że to jest bardzo ważne, także jeżeli nas słuchają rodzice, wiadomo, że nic na siłę nie trzeba robić, ale jeżeli się zauważy w dziecku nie. właśnie takie predyspozycje do tego, że dziecko jest zainteresowane kolorami i tą wrażliwość przelewa na papier za pomocą właśnie ołówka i kredki czy tak dalej, no to fajnie jest to rozwijać i inspirować dzieci, no to jest piękna sprawa. Ja powiem Ci, że mój tata też rysował w domu, ale to tylko takie bazgrołki, ale też zawsze jak go o coś prosiłem, to mi pomagał i też jakby w pewnym sensie był takim trochę inspiratorem dla mnie, może nie na taką skalę jak u Ciebie to było, bo mój ojciec tam nie malował farbami i tak dalej, ale też się od niego uczyłem różne jakby elementy ciała, rysować coś i tam postaci i tak dalej, no to jest super sprawa, no. Fajnie. No właśnie, jak to ktoś ma takie zainteresowanie, no to w to pójdzie, prędzej czy później. No i to jest i to bardzo... To też właśnie u dzieci trzeba to zauważyć, bo ja na przykład bardzo nie lubię, jak ludzie wysyłają dzieci na wszystko możliwe i pytają, a gdzie twoje dzieci chodzą? Nie chodzą na taniec, a na karate, a na futbol? Nie, nie chodzą nigdzie i ja ich nigdzie nie zapiszę, dopóki sami nie wykażą zainteresowania i chęci. No to jest bardzo wszyscy istotne. Teraz wysyłają na wszystko możliwe i nie wiem, jakby się przechwalają tym, a moja córka to już gra na tym, że no ja nie mogę, ja się z tym nie zgadzam. No to masz rację. Niech mają dzieciństwo, niech sami dojdą do tego, co lubią robić. Tak jak mówisz, bez dwóch zdań, no to jest bardzo ważne, że dziecko samo musi się zainteresować. My możemy jakby być takim przykładem, tak? I jeżeli dziecko będzie nas naśladować, to będzie fajnie, ale do niczego nie zmuszamy. No ja wiem, o co chodzi, bo rodzice często jakby starają się swoje jakby tak zwane chore ambicje realizować i przelewają to na dziecko i chcą, żeby ich dzieci były multikulti, że to tak ujmę w cudzysłowie, i żeby wszystko wiedziały, wszystko umiały, żeby były najlepsze, żeby właśnie, tak jak mówisz, można było się pochwalić, prawda, później dzieckiem, ale to jest jakby nie w tym rzecz, jeśli chodzi o wychowanie i o to, jak chcemy, żeby nasze dzieci się zachowywały i tym, kim były, nie? No to tak jak się mówi, no wolny wybór, czy tam wolna wola i każdy decyduje sam o sobie, no to jest piękna sprawa, super. Czyli co, a szkołę jakoś kończyłaś później, czy tak właśnie to samoukiem byłaś, czy gdzieś jeszcze uczęszczałaś do szkoły plastycznej, jakiegoś, czy tam wyższej akademii sztuk pięknych, coś w tym stylu, jak to u Ciebie było? No właśnie u mnie było tak, że ja dużo rysowałam, malowałam już w szkole i tam jakieś były lekcje, po lekcjach takie różne kółka, chyba zainteresowań się to nazywało. O, to samo. I to też było prowadzone w Domu Kultury chyba, nie w szkole. Tak, to ja chodziłam tam. Zawsze chodziłam, to było dwa razy w tygodniu, od chyba drugiej klasy trzeciej podstawowej do końca, do ósmej wtedy. A potem te dzieci stamtąd przychodziły na takie coś, co się nazywało ognisko plastyczne. To tam już byli dorośli i tam rysowało się, malowało. No to takie coś chodziłam. Ale no niestety rodzice, no nie mieliśmy takiej możliwości, żebym poszła do liceum plastycznego, a już nie mówiąc o studiach wtedy. Bo to już rodzice wyjechali za granicę, żeby pracować. Ja się musiałam opiekować młodszym bratem. Brat młodszy jest o 8 lat ode mnie. No niestety nie było takich warunków, pieniędzy, żebym ja mogła iść do takiej szkoły. I musiałam wybrać coś innego na miejscu, więc wybrałam pedagogikę. Mówię, no co wybrać, no to będzie okej. No i tak studiowałam tą pedagogikę i potem nie mogłam znaleźć pracy kompletnie w Polsce. Byłam wszędzie, w każdych możliwych chyba już szkołach, przedszkolach. No nie dało rady, nigdzie. A powiem Ci, że ja też pedagogikę skończyłem, resocjalizację. To był taki łatwy wybór. No w sumie tak. Każdy to brał, bo to takie... Tak jak mówisz. A powiem Ci, że z tymi akademiami sztuk pięknych i tak dalej, to do końca nie jest takie ważne. Wiadomo, że tam można jakiś się nauczyć takich standardów i jakby...
wzorców, ale właśnie te wzorce mogą nam jakby też zaszkodzić. Ja jestem zdania właśnie, żeby jednak ten swój styl jakby wykreować, i to jest podstawa, bo często ci ludzie, którzy pokończyli akademię, no to oni są jakby takimi odtwórcami często też, nie? Że nie mają jakby, nie wkładają w to, jak to się mówi, tego ducha, tego serca, tylko tak po prostu podchodzą do sztuki w formie takiej, jakby przemawiał przez nich bardziej egoizm i robią to bardziej na pokaz i idą z trendami jakieś, bo są trendy w malowaniu, różne style i oni jakby naśladują, nie? I nie potrafią, bo ja też jakby zajmowałem się muzyką czy pisaniem tekstów, no to też zauważyłem, że to jest podobnie na każdej jakby płaszczyźnie w tych różnych takich sferach, w których my tworzymy coś. No to super, fajnie, że ten, w sumie dobrze ci się ułożyło, że właśnie ty, chciałam to powiedzieć, może nawet lepiej, że tak się stało. No tak, właśnie bo o po takiej mówię. Szkole człowiek jest tak ukierunkowany, nie? Uzatkowany, tak. No. Nie wiem, nie widzi nic innego, myśli, że on ma rację, tak. To naprawdę by dużo o tym mówić i nie wiem, co by było, jakbym taką szkołę skończyła, może by mnie tu teraz nie było. No właśnie. Nie wiem, ale w sumie nie mam problemu z tym, że nie skończyłam, bo to nie w tym rzecz. No tak jak mówisz, że to nie jest najważniejsze, nie? Szkoły nie są ważne, także to też trzeba zaznaczyć, że dla rodziców taka informacja, że to papier to tak naprawdę nic nie daje, jeżeli dziecko tego w sobie nie ma i my w sobie tego nie mamy i tej wrażliwości tak naprawdę i chęci do tego, żeby tą wrażliwość przelewać na jakieś tam dzieła. No a powiem ci, że ja też wracając do tych kółek plastycznych, no to ja też chodziłem do właśnie Domu Kultury na takie kółko plastyczne, ale tylko przez chwilę. Coś mi tam nie pasowało, już nie pamiętam, bo to było dość dawno. Ale moim ulubionym przedmiotem właśnie w szkole to była właśnie plastyka, nie? Taki był przedmiot. I to był mój ulubiony przedmiot, bo ja nie miałem właśnie nigdy problemu z tymi pracami, to zawsze zaliczałem, zawsze piątki i lubiłem rysować w domu. To takie właśnie też moje ulubione zajęcie, rysowanie było w domu i ten bawienie się kolorami. I te zawsze były takie po prostu, pamiętam, nie wiem czy ty to też pamiętasz, też używałeś, takie były kolorowanki, zeszyty takie, nie? I się kolorowało i jak przychodzili do mnie znajomi, jacyś tam, którzy też tam się bawiliśmy razem, jako dziecko mówię, nie? No to jak coś źle pokolorowali, to ja płakałem, nie? Że wychodzili za linię albo coś. No. Tak, no. A teraz tak prywatnie też sobie lubię porysować. Wróciłem jakby do tego i też sobie takie kolorowanki tworzę, ale to nie o mnie rozmawiamy teraz. Ty jesteś tutaj na piedestale i wracamy do tego. Czyli byłaś w Polsce, no i tak naprawdę za chlebem pojechałaś do rodziców, to też z drugiej strony jakby taka więź emocjonalna, tak? Też tęskniłaś pewnie za rodzicami, też ci tego brakowało. A ty mówisz, że tam się opiekowałeś bratem, tak? I później co, z bratem? Tak, z bratem mówię, o bracie mówiłaś, dobrze pamiętam? Że, tak. Że kim się opiekowałeś i też zabrałaś go ze sobą, tak? Czy jak to było? Tak, razem przyjechaliśmy tutaj, bo to tak fajnie. Tak wyszło, no i tak, czyli tak. Później cała rodzina już w komplecie była. Tak. To nie wiem, czy mogę pytać o lata. To ile lat miałeś, jak byłaś w Szwecji, jak przyjechałaś? 27. Aha. Teraz mam 41. No to elegancko. No to taki fajny wiek już, bo już trochę przeżyłaś, już się pewnie wybalowałaś trochę w Polsce, poimprezowałaś. No i do Szwecji, tak? No i ten język, tak? A angielski znałaś? No tak trochę, nie jakoś bardzo. No bo tam jest taki chyba drugi język, nie? To angielski. Jest, tak. No. Tak, jak się tutaj umie angielski, to można spokojnie sobie żyć. No a ja teraz już w ogóle angielskiego zapomniałam, bo jak zaczęłam się uczyć szwedzkiego i po szwedzku mówić, to już angielski odpadł. No. No bo tu się skupiłam na tym języku, wiadomo. Chciałam sobie jak najszybciej poradzić tutaj, więc jak przyjechałam, to upał, 30 stopni w lato. Czerwiec, lipiec, a ja zamiast na plażę, bo tutaj jest bardzo blisko nas morze, to ja siedziałam w kuchni i uczyłam się od rana do wieczora języka. Non-stop.
To ambitna z ciebie ten osóbka. Fajnie, fajnie, no bo to zależało ci na tym, żeby właśnie móc bardzo się skontaktować z innymi, nie? No to jest super. No. Tak, żeby sobie poradzić, bo żeby iść do lekarza samemu, żeby znaleźć pracę i też do szkoły tutaj poszłam i uczyłam się języka. No, no fajnie. A ten, ja ci powiem tak, bo też mam kolegę tutaj teraz w pracy, który za młodu też pojechał do mamy w Szwecji i też chodził do szkoły i zna ten szwedzki, nie? I właśnie ostatnio się pytałem jego, jak jest ten, i poznałem jedno słowo po szwedzku i mogę je zaprezentować. Powiem ci tak, nie wiem, czy zrozumiesz. Gruda. Gruda. Czyli żaba. Wiesz, no, zgadza się, tak, poszliśmy do żabki w Polsce. Ja mówię, jak jest żaba, nie? No i gruda, czyli dobrze, widzisz, no, już dobrze. Jedno słowo mam opanowane po szwedzku. Fajnie, no, 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 to co, to jesteśmy w Szwecji, nie? I tam w Szwecji, jak się potoczyły twoje losy na początku? Coś powiesz nam ciekawego? Tam praca jakaś, szkoła, tak, znajomi, no i te malowanie, kiedy się rozpoczęło w końcu gdzieś tam już na obczyźnie? No, z tym malowaniem jeszcze wrócę, to było tak, że jakoś pod koniec liceum troszkę mi to minęło, jakoś tak przestałam rysować, malować, inne były priorytety. No, no. Później te studia, człowiek myślał, że znajdzie pracę w szkole, że będzie jakoś, no i to po prostu wiele lat upłynęło. Ja nic nie robiłam. I potem w tej Szwecji też przyjechałam, skupiałam się tylko na języku. Uczyłam się, chodziłam do szkoły codziennie. I z tej szkoły wysyłają często na praktyki. I ja sobie wybrałam praktykę do przedszkola. O, no. I to było dość szybko, bo po 8 miesiącach, jak chodziłam do tej szkoły, po 8 miesiącach poszłam na tą praktykę miesięczną. I ja już jak tam byłam na tej praktyce, to bardzo się zaangażowałam, pomagałam, tak jakbym pracowała tam. I oni zapytali, czy nie chcę pracować, bo tutaj jest takie popularne, na zastępstwa się pracuje. Jak kogoś nie ma, no to wołają taką osobę, co na zastępstwo przychodzi. I ja bardzo się ucieszyłam wtedy i poszłam na te zastępstwa. I tak było z dnia na dzień, coraz więcej dni, coraz więcej godzin. I w końcu, po chyba paru miesiącach, dostałam tam pracę w tym przedszkolu. I skończyłam już szkołę i pracowałam. Ale no to wiadomo, z czasem ta praca tak samo mi, nie wiem jak to powiedzieć. Wypaliłaś. Wypaliłam się po prostu, tak. I miałam dosyć, bo to też wszystko, wiadomo, z czasem się ciężko widzi jest inaczej. Praca z dziećmi to jest no, ciężka praca, nie? Tak, ale to ja zaczęłam tak tęsknić znowu do tego malowania. To aha, do mnie widzisz. Ja też sprzątałam w weekendy, pomagałam czy z mamą, czy z jakąś koleżanką, która miała firmę, chodziłam też sprzątać. I gdzieś tam cały czas tak do mnie to wracało i pewnego dnia, pamiętam w pracy jak stałam, ja się po prostu rozpłakałam. Ja widziałam kolory, ja widziałam obrazy, jak maluję. I tak zaczęłam się źle z tym czuć. Po prostu mówię, jejku, co ja tu robię, ja chcę malować. No i powoli zaczęłam w domu sobie tam w weekendy malować coś. Kupiłam znowu farby, bo ja nie miałam nic, ja musiałam wszystko kupić od nowa. I tak powoli, powoli, to tak 10 lat temu zaczęłam znowu właśnie tutaj malować. Super. Powiem ci, aha, jest jeszcze na tej pedagogice, bo jest coś takiego jak edukacja artystyczna, nie? Taki kierunek chyba, nie? Często ludzie... No ja nawet tego nie miałam. No nie miałaś, no. Nie, i to też można by było połączyć jakby pracę, przyjemność z pożytecznym, nie? Ale dobra, no ty poszłaś w innym kierunku. Ale przynajmniej miałeś doświadczenie z pracą z dziećmi, nie? No to też poznałaś, zobaczyłaś, jak to w ogóle jest. I też tam pewnie w przedszkolu też są zajęcia jakieś takie artystyczne, nie? Coś tam się może mogłaś wykazać, czy nie? To jest. Ciężko. No dobra, to nie będziemy to wnikać teraz. Byle co. No. Czyli no to fajnie było, wiesz, widzisz, dużo ten jakby doświadczeń masz za sobą i powiem ci, że super, że to natchnienie przyszło, nie? Czyli widzisz, jednak twoja natura, twoje piękno wewnętrzne zaczęło dawać ci sygnały, prawda? Żeby tworzyć coś. Tak, to takimi szeptami przychodziło, tak powoli, cicho, aż w końcu nie wytrzymałam, mówię, nie, no życie upływa, człowiek jest coraz starszy, czego ja mam robić, to
czego bardzo nie lubię, bo to tak logika podpowiada, no musisz. No. A tutaj jednak... Ale to super, to piękne, widzisz. No, czyli ten wewnętrzny głos taki, nie? Twojej... Tak. To się mówi, że naszej duszy, ale my tak naprawdę jesteśmy tą duszą, więc twoje prawdziwe ja się odezwało i zaczęło się przebijać przez te egocentryczne podejście do życia, bo zapominamy w tym ferworze spierania się z życiem i tak w tej walce o ten byt, no to zapominamy o tej twórczości. No to pięknie, że ten zaczęłaś i... No i co tam dalej było? Jak to było? Powoli coś zaczęłaś tworzyć? W międzyczasie rodzinę założyłaś? Pewnie coś w tym stylu? Jakaś praca? Tak. Coś dalej? I to się zaczęło rozwijać? Powiedz, jak to ta historia dalej się rozwijała. No tak. Właśnie założyłam rodzinę i... Jak byłam w domu z córką, to te bardzo dużo wtedy rysowałam, malowałam i zaczęłam nawet coś sprzedawać i mówię, jejku, ja przecież mogę robić to, co kocham i może dam radę jakoś na tym, z tego żyć po prostu. Aha. No ale to, no łatwe to nie jest. Mhm. I tak próbowałam, trochę malowałam, trochę pracowałam i to tak trwa do tej pory. No wiadomo, że tutaj umysł krzyczy logicznie, musisz iść do pracy i tak dalej. Jesteśmy tak od małego już przecież uczeni. No tak. Mhm. Że nie zarobisz na tym. Właśnie zapomniałam tego dodać z tymi studiami, to przecież wszyscy, rodzina, znajomi i no wszystko, całe środowisko. No gdzie ty tam malowaniu będziesz zarabiać? No to presja taka, nie? Tak. No. Ty musisz pracę sobie znaleźć prawdziwą, a nie takie bzdury. No i dlatego też właśnie przez to przestałam malować. Ja to samo właśnie miałem, przerywam ci, ale ja miałem to samo, bo ja pisałem teksty i tam starałem się nagrywać piosenki, nie? I parę tam płyty wydałem i tam grałem koncerty. No to mi też moi rodzice zawsze, weź się, znajdź sobie porządną, normalną pracę, nie? Wiesz, a my artystyczne dusze, wrażliwe, tak to można powiedzieć, szukamy czegoś innego podświadomie, a tutaj nam ta presja ze świata zewnętrznego, czyli w postaci dorosłych, po prostu zaczyna nas formatować i my jesteśmy na takim rozdwojeniu jaźni, nie? I mamy problem. Tak, później. To jest właśnie ten problem. U mnie jest to samo. Że chce się, wie człowiek, co chce robić, strasznie chce to robić, a jednak no... Jest to jakby utrudniane w tym systemie. Bardzo. No tak jak mówisz, ten system jest tak stworzony, żebyśmy my tylko właśnie jakby wspierali system, a nie jakby samego siebie i nie byli i nie tworzyli, żeby poprzez tą twórczość, żebyśmy nie wyrażali siebie i nie poznawali siebie, bo tak naprawdę to jest poznawanie siebie, nie? Tak, i właśnie też system o to dba, żebyśmy nie znaleźli tego. Żebyśmy nie przystanęli, nie znaleźli tej ciszy, tego spokoju i wtedy do nas przychodzi bardzo dużo. A w tym dzisiejszym świecie jest tak wszystko szybko, ludzie nie mają czasu, żeby siąść, popatrzeć się na drzewo 15 minut. Nikt tego raczej nie robi. No robią. No, ja robię. No to wiadomo, są wyjątki. Ludzie po prostu śpią. No. Ale to tak jak mówisz, ja wiem, o czym ty mówisz, to jest, bo jak ta kontemplacja, nie, podczas tej właśnie twórczej pracy i wtedy spływa do ciebie ta wiedza tak naprawdę, to już nie chodzi o sztukę, o malarstwo, tylko po prostu ogólnie o mądrość, nie, ta cała zaczyna przemawiać przez ciebie i my się otwieramy właśnie na ducha i zaczynamy zadawać sobie pytania, o co tu chodzi w tej rzeczywistości. Powiedz mi, to jest, bo to się te sfery się tak przenikają, fajnie się ta rozmowa tak rozwija, czyli jakby te twoje przebudzenie to jest ściśle związane właśnie z tworzeniem, prawda? To w tych momentach ty najwięcej jakby zaczęłaś zastanawiać się nad tym, co ja tu robię, prawda? Tak, tak. Człowiek właśnie wtedy zaczął się zastanawiać, skąd się tu wzięłam, co ja tu robię, dlaczego to tak jest, dlaczego tak ludzie cierpią, dlaczego
No, to te jest. wszystkie pytania jakby i też Tak, ja zaczęłam to bardzo samo miałem. poszukiwać. Ja zawsze byłam takim, jakby to powiedzieć, braku mi słowa, takim odludkiem, Aha, no, buntownikiem. tak. Na wszystko się buntowałam. Skądś to znam? No. No i zaczęłam, David, ja nie wiem, jaką już zapomniałam, zaczęłam czytać te książki. David Tak, Icke, no. Ike. I no. To też od tego dużo się zaczęło. No. Zrozumiałam, kto tu rządzi, jak to wygląda i bardzo, bardzo do tej pory jestem zainteresowana. Codziennie coś słucham, codziennie coś czytam, myślę, aż nieraz za bardzo. No. No. I właśnie to malowanie to jest dla mnie taką medytacją, takim odpoczynkiem. Naprawdę to jest, no nie ma nic lepszego dla mnie. No cudownie się tego słucha, bo tak powinno wyglądać naprawdę nasze życie, nasze bytowanie, żeby czuć siebie, nie? I tworzyć i właśnie poprzez to tą wrażliwość nadawać sens całemu istnieniu. Także to jest super, tego się słucha. A powiedz mi, w którym momencie właśnie ty natrafiłaś właśnie na wiedzę ojca Pio, na wisioryńki i tak dalej? Jak to wyglądało? To tata mi to powiedział. Aha, czyli widzisz, a to ty masz super Tata też, słuchał. bo tata jeszcze twój jest też w temacie. Tak, on od małego, ja już od małego wiedziałam o reinkarnacji, o tych wszystkich sprawach, bo tata mi o tym wszystkim opowiadał. Były też w domu książki, czytał mi. Rozmawialiśmy bardzo dużo, także to ja tak nie zgadzałam się z Aha. wieloma rzeczami od małego tutaj. No to Ja w pięknie. szkole pamiętam nawet, No. pamiętam w pierwszej klasie zrobiłam taką śmieszną rzecz. Nie chciałam siedzieć w ławce, siadłam sobie na podłodze przy zasłonce. I nie wiem skąd mnie takie coś przyszło. Siadłam, jak się siedzi, jak jest kwiat lotosu. Nie wiem, nie widziałam tego nikogo. Siadłam i nie chciałam za nic w świecie siedzieć w ławce. I mówiłam, ja nie będę siedzieć w ławce. Ja będę tu siedzieć na podłodze. To ja już od małego tak się buntowałam. A to widzisz, no u mnie troszeczkę to inaczej wyglądało, jakby można powiedzieć zaprzeczenie tego, co u ciebie, bo u mnie rodzice, to tata to przede wszystkim taki kościółkowy był, no to w ogóle nie było tematu reinkarnacji i tak dalej, nie rozmawialiśmy o śmierci, co jest później po śmierci i tak dalej, jakby ja sam stopniowo gdzieś tam dochodziłem do tego, tutaj tym w sumie miałaś troszeczkę ułatwioną tą sprawę, bo już od dziecka rodzice cię uświadomili, czy tam tata. Pięknie, pięknie. Ja też swoją córkę tak już nastroiłem na samym początku, że jej powiedziałem, co i jak. A to, co ona będzie robiła w przyszłości i tak dalej, no to już wiadomo, ona już sobie sama to wybierze. Wybierze Ale sama, te tak. podstawy jakby jej, mam nadzieję, przekazałem i ty też miałeś podobną sytuację. Fajnie, że ten tata tam jest i w ten sposób jakby wspólnie pewnie wymieniacie się poglądami i uzupełniacie sobie tą wiedzę i prawdę o tej rzeczywistości. No czyli co? I tata ci powiedział o tym, że jest Wiesław, tak? Zresztą Tak, wiesioryńki bo my z zaczęły. tatą bardzo rozmawiamy na te tematy. Zawsze jak się spotkamy, to jest malarstwo i duchowość. I tata mi właśnie powiedział, żebym sobie posłuchała, wysłał mi link i tak zaczęłam słuchać, no. Super, I w no. sumie wtedy jeszcze wracając do tego, jak w Polsce kiedyś, jak byłam mała, jak się żyło, to straszny konflikt tam był, bo przecież ten kościół był tak strasznie ważny, te wszystkie imprezy, gdzie się trzeba chodzić. A tata mnie właśnie, jak byliśmy na przykład na jakimś ślubie, przykładowo, to tata mnie, my nie chodziliśmy do środka. My chodziliśmy naokoło i zwiedzaliśmy sobie okolice, podczas jak tam była jakaś ceremonia. No, wiem o co chodzi. To nie brał mnie do środka i dużo mi o tym wtedy tłumaczył i mówił. Także to ja już w temacie byłam od dawna, no i słuchałam Wiesia. Ale muszę się przyznać, że od dawna, bardzo, bardzo dawno już nie słuchałam. Bardzo dawno. No dobrze, Tak ale. jakoś te dni umykają z dziećmi, jest tak dużo pracy w domu. No tak, I jakoś tak ale. nie mało czasu mam na słuchanie czegokolwiek w sumie. No ale ogólnie, bo już przychodzi w pewnym momencie przychodzi taki okres, że my się przeładowujemy. No, mamy Tak. już natłok tej informacji i my
jakby instynktownie wyczuwamy to, że nie potrzebujemy tej wiedzy, bo my tak naprawdę prawda jest tylko jedna i my już tą prawdę znamy i tak do końca nie poszukujemy, nie musimy już niczego szukać, więc ty jakby zaczynasz praktykować tą duchowość w pracach codziennych i przelewasz tą miłość, bo jedynym prawem i tą prawdą tak jest żyć zgodnie z regułami miłości, więc ty pewnie przelewasz to na swoje dzieci i żyjesz tą prawdą, więc to jest super, nie, że tak ten, no nie, to nie jest tak, że trzeba całe życie czytać książki i tak dalej. Ja powiem ci szczerze, że tak samo mam teraz, że nie czytam już za wiele, rzadko coś jakby nowego się dowiaduje, a tak naprawdę to wszystko już zostało powiedziane i ja to czuję i to w sobie mamy tak naprawdę i już więcej jakby nie chcę sobie wprowadzać zamętów też w głowie, jak to się mówi i tak jak jest, jest dobrze, więc fajnie, a powiedz mi, no dobra, no ale bo ja właśnie poznałem ciebie, właśnie usłyszałem o tobie właśnie dzięki Wiesiowi, bo on tam mówił, że twoje prace będą w książce Wiedzy Ojca Pio i okładkę będzie zdobił anioł, który ty namalowałaś. To powiedz, jak to się stało, że doszło do tego, że te prace, on się zdecydował na to, żeby je umieścić w książce. Jak to było? Ja wiem, że jakoś jak zaczęłam Wiesia słuchać, no to zaprosiłam go chyba na Facebook i tam jak ja coś wystawiałam, on to widział i malowałam dla niego Ojca Pio. O. Wysłałam mu ten obraz i później, nie wiem jak to się stało, że chyba jakiegoś anioła namalowałam pierwszego, takiego nie za fajnego, ale on był chyba na zakładce do książki i później taki pomysł powstał, Wiesiu do mnie napisał, że rozmawiał z Arkiem, czy ja bym może te anioły do książki namalowała. I tak to się zaczęło. No to super. I później była też rozmowa na temat kalendarza. Ja malowałam te anioły, pracowałam wtedy w przedszkolu, miałam bardzo mało czasu, ale no jak tylko mi się udawało, to coś malowałam. Ale później Wiesiu mówił, że ten sklepik przestaje istnieć, że już Arek chyba zamyka. I tak właśnie ten pomysł upadł wtedy z tym kalendarzem. No bo w książce, bo to tak, przypomnijmy tutaj słuchaczom, że to jest druga edycja pierwszego tomu. Tak. Tam jest okładka z twoim aniołem, który ty namalowałaś. A w środku dodatkowo ile tam jest jeszcze prac? 4 albo 5. Mhm. Ale jak ja teraz na nie patrzę, ja bym już tu poprawiła. No, skądś to znam, wiem jak to jest, jak się tworzy. No tak to jest. No. Nawet jak ja patrzę na obraz, który namalowałam miesiąc temu, to ja już muszę go poprawiać, bo już nie jest dobry. A nie mówiąc o tych obrazach, które malowałam kilka lat temu, to już bym wszystko poprawiła, bo to też człowiek staje się lepszy z czasem. Poprawia tą rękę. No, ale z drugiej strony to właśnie w nieskończoność byśmy mogli poprawiać, bo tak. Nasza technika i świadomość się tak rozszerza, że my wracając do różnych rzeczy, to też widzimy w ogóle pewne sprawy z całkiem innej perspektywy i też ja jak pisałem jakieś utwory, piosenki, czy tam znajomi tworzyli muzykę, to też bym chciał zmienić, a tu bym zrobił tak, tu bym zrobił, ale to też pokazuje, jakby można cofnąć się w czasie i sobie retrospekcję zrobić i zobaczyć, jak my właśnie, bo my wtedy widzimy na tej linii czasowej, jaki postęp zrobiliśmy. I to jest też fajne, że no i to chodzi. No, nie ma co wracać do przeszłości. Tak naprawdę i moim zdaniem i trzeba robić swoje teraz, tu i tak dalej, nie? No, to bardzo widać, jak właśnie siedzę i patrzę się na te obrazy moje, to bardzo to widać, jaki to jest postęp, jak to się robi z roku na rok, nawet nie, z miesiąca na miesiąc, jak to właśnie idzie lepiej i lepiej, ale nigdy się myślę nie osiągnie takiego perfekcjonizmu, bo na tą chwilę to, co namaluję dzisiaj, jest przepiękne dla mnie, a za rok już myślę inaczej, tak to wygląda. No, ale to ten perfekcjonizm może nas zgubić, to nie ma sensu tak naprawdę. Nie, już nie. No, to też trzeba dojść do tego i to sobie zrozumieć to i uświadomić, że to nie o to w tym wszystkim chodzi.
Super się rozmawia. Co jeszcze bym chciał Ciebie zapytać? Wydaje mi się, że tak ogólnie to tytułem wstępu sporo żeśmy już wyjawnili, opowiedzieli Ty o sobie, ja też tam coś nawiązałem do swojej historii i pewnie zaciekawiliśmy słuchaczy i pewnie też dużo ludzi Ciebie znało już właśnie z tego z internetu, ale też pojawią się nowi i którzy właśnie się zaciekawią dzięki tej naszej rozmowie. A powiedz mi jeszcze właśnie, jak na dzień dzisiejszy to Ty tylko utrzymujesz się z tego malowania? Da radę już właśnie tak na zakończenie? To są takie okresy, że czasami by się wydawało, że da radę, czasami nie. I to jest właśnie ta niepewność, że albo postawić wszystko na jedną kartę, chociaż ja w sumie tak zrobiłam. Ja żyję, ja zostawiłam pracę. Ja bym mogła pracować teraz w szkole, w przedszkolu, mieć dobrą wypłatę, żyć sobie dobrze, gdzieś pojechać, kupić sobie co chcę, ale ja jednak wybrałam bardzo skromne życie, bardzo minimalistyczne. Ja mam bardzo mało rzeczy. Ja wolę mieć mniej, ale czuć tą wolność, malować te obrazy i to jest dla mnie, nie wiem, takim spełnieniem, radością. Ja bym nawet nie zamieniła tego, żeby iść do pracy i zarobić mnóstwo pieniędzy, a nie móc malować. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, oj, pięknie to, no to puenta naszej rozmowy. Ja bardzo skromnie żyję, każdym względem. Tego nie widać na Facebooku, jak ja wystawiam. Tam nie widać nic, tam jest tylko 1%. Co widać z życia człowieka. Ale powiem Ci, że to tak jest, jeżeli człowiek uświadomi sobie prawdziwie, kim jest i żyje tą miłością, to tak jak właśnie też ojciec Pio mówił, że miłość, czy tam Wiesław, że miłość jest, życie tą miłością transcendentną jest bardzo ekonomiczne, prawda? I tak naprawdę nam wiele do szczęścia nie potrzeba, bo my te szczęście mamy w sobie i Ty jesteś tym szczęściem, Ty jesteś tą miłością i my nie musimy się otaczać przedmiotami, bo tak naprawdę te przedmioty to tylko wprowadzają zamęt w naszym życiu i ja też stwierdziłem, że jest taki paradoks tego właśnie powiedzenia, że im więcej masz, tym bardziej się, mniej się ma, tym się jest bardziej szczęśliwym. Ja tak przynajmniej też podobnie mam, nie? To ten minimalizm. No to cudowne. No. Ja myślę, że tym tą myślą i tym no tą myślą możemy zakończyć tą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać. Co Ty na to? Będziemy mogli kiedyś kontynuować? Coś nagrać? Myślę, że tak, bo jeszcze tyle rzeczy chciałam powiedzieć. I chyba, że teraz w komentarzach napiszą ludzie, czy chcą więcej usłyszeć, czy nie. No właśnie. Będziemy wiedzieć. No. Na dzień dzisiejszy super ta rozmowa się potoczyła i pewnie nagramy niebawem kolejny odcinek i będziemy po prostu rozwijać te tematy. Super. Chciałem Ci podziękować. Może jeszcze są jakieś pytania, ktoś by chciał coś zadać, to też można w komentarzu właśnie odpowiemy. Tak, pięknie. No to co? Dzięki. No ja też bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. Również. No to co? Jesteśmy w kontakcie. Tak. No to się rozłączam. Cześć. No cześć, hej. Thank you.